Nie ma wprost odpowiedzi na to pytanie, dlatego że, i to było celem między innymi panelu, który przed chwilką się skończył, należy dobrze sprecyzować, o jakiej stopie procentowej mówimy. Czy mówimy o rozwiązaniach typu amerykańskiego, gdzie stała stopa procentowa obowiązuje na okresy dłuższe od 20 lat, czy też mówimy o okresach średnich, około 10-letnich czy 5-letnich. One w różny sposób będą zdejmowały ryzyka, one będą oznaczały różne koszty dla klientów. Jedno wydaje się być w miarę oczywiste, mianowicie oferowanie produktów przy stałej stopie procentowej ze względu na konieczność zabezpieczenia się przed ryzykiem, ze względu na konieczność zapewnienia pewnych przywilejów dla kredytobiorcy, na przykład wcześniejsza spłata, jest produktem przeciętnie, jak się powszechnie sądzi, droższym od kredytu opartego na zmiennej stopie procentowej. Wprowadzenie tego typu rozwiązania wymaga spełnienia, żeby było skuteczne, dodatkowych kryteriów, mianowicie musi istnieć rynek na tego typu rozwiązania, musi on istnieć po stronie zarówno popytu, czyli klienci muszą być zainteresowani tym produktem, w związku z tym cena tego produktu wydaje się być ważna, muszą być przekonani, że rozumieją ryzyko związane z tym produktem, szczególnie jeżeli byśmy mówili o stopach procentowych stałych, ale w relatywnie krótkim okresie. To jest niezwykle ważne. Relatywnie krótki okres, on może tworzyć pozory bezpieczeństwa dla klienta, pomimo że on zapłaci więcej za zabezpieczenie przed zmiennością w krótkim horyzoncie. Dostosowanie po okresie 5-letnim może być równie bolesne, a może i bardziej bolesne, bo ono następuje w jednym momencie, nie jest rozłożone w czasie w porównaniu do kredytu o zmienną stopę procentową. Bardzo ciekawa była dyskusja, która pokazywała, dlaczego w różnych krajach mamy różne rozwiązania systemowe. W związku z tym nie ma prostej odpowiedzi, które rozwiązanie jest lepsze. Ono zależy od bardzo wielu uwarunkowań. Ono z całą pewnością zależy od struktury pasywów czy zobowiązań sektora bankowego. I regułą jest, że sektor bankowy po stronie aktywów chce mieć produkty, które odpowiadają co do ryzyka stopy procentowej produktom, które są po stronie pasywnej, czyli jeżeli depozyty, a to jest główne źródło finansowania banków polskich oparte są na zmiennej stopie procentowej, niezwykle trudno będzie wprowadzić na szerokiej skalę stałą stopę procentową, o ile nie będą towarzyszyły temu dodatkowe rozwiązania i być może dodatkowe produkty. Ale to, co jest teraz bardzo ważne, dlatego że presja i popularność rozwiązań opartych o stałą stopę procentową rośnie, jest to, żeby dobrze zrozumieć te produkty, żebyśmy wiedzieli dokładnie, o czym mówimy, żeby to nie były takie rozwiązania, które są proponowane na poziomie, jakbym powiedział, nadmiernie ogólnym, prawie że abstrakcyjnym, i wtedy przeciwstawia się dwa krańcowo różne rozwiązania. Z reguły rzeczywistość jest gdzieś w tej strefie między rozwiązaniami krańcowymi, i żebyśmy dokładnie zrozumieli, jaki jest cel wprowadzania tych produktów, jakie rezultaty chcemy osiągnąć i jak chcemy to zrealizować. To jest niezwykle ważne, dlatego jest potrzebna dyskusja, która będzie wyjaśniała, jakie są ryzyka, plusy i minusy jednego i drugiego rozwiązania. Z reguły, i to był początek pytania pana dyrektora, mówi się, jaka jest różnica między stałą a zmienną, prawda? Tak jakbyśmy mówili w nieskończonym horyzoncie czasu. Niestety tak nie jest. Ten horyzont jest skończony, im on będzie krótszy, to rozwiązanie oparte na stałą stopę procentową zbliża się do rozwiązania opartego na zmienną stopę procentową. A to, jaki okres zostanie zaakceptowany przez dwie strony rynku, przez banki i przez klientów, no, zależy od bardzo wielu uwarunkowań. Dlatego myślę, że bardzo dobrze, że ta dyskusja się rozpoczęła. Bym powiedział, szkoda, że ona nie trwa już od kilku lat, dlatego że ryzyko stóp procentowych w Polsce jest widoczne od kilku lat, ale bardzo dobrze, że jest ona prowadzona. Znakomicie, że organizatorzy bieżącego forum uznali, że może to być temat wiodący, i rzeczywiście ten temat spotkał się z dużym zainteresowaniem, i myślę, że dyskusja przybliżyła tą skomplikowaną, bo to jest skomplikowana problematyka i słuchaczom, którzy uczestniczą w forum, i tym, którzy odbierali to forum w wydaniu internetowym.